serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym naszym spotkaniu. Jest to webinarium inaugurujące projekt My Digital Life. Nazywam się Agnieszka Koszowska i będę to spotkanie prowadzić. Natomiast naszymi ekspertami dzisiaj będą przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Zatrudnienia Randstad, będzie też przedstawicielka firmy Microsoft, Wojciech Kmiecik, który jest koordynatorem projektu My Digital Life, i Małgorzata Malec, która wspiera też ten projekt, jest trenerką, ekspertką merytoryczną, zaangażowaną w realizację różnych projektów FRSI, w tym także tego My Digital Life. Przekazuję głos Wojtkowi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że jak słyszę, w licznym gronie się spotykamy. Ja tytułem wprowadzenia powiem kilka rzeczy odnośnie projektu. Projekt jest bardzo świeży, nowy i jak zapewne zauważycie Państwo, strona niedawno uruchomiona będzie żyła, będzie wzbogacana. Kilka słów opowiem i o samym projekcie, i o tym, czego można się spodziewać. No a później zaprosimy do dyskusji merytorycznej i też liczymy bardzo mocno na Państwa udział aktywny w formie pytań. Na początek może skąd w ogóle pomysł na ten projekt? Pracujemy jako FRSI nie od dzisiaj nad wzrostem kompetencji cyfrowych uczestników naszych projektów. Bardzo wiele projektów realizujemy we współpracy z bibliotekami, ze szkołami, z różnymi instytucjami edukacyjno-kulturalnymi. I tak zdiagnozowaliśmy w trakcie, że te kompetencje cyfrowe obecnie właściwie służą nie tylko przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, ale także społecznemu i gospodarczemu rejonów wiejskich i mniejszych miejscowości, ponieważ jako FRSI mamy na uwadze przede wszystkim miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców. Żeby wyrównywać te szanse, staramy się właśnie w naszych projektach realizować takie przedsięwzięcia, które temu służą. Dodatkowo w trakcie pracy nad koncepcją projektu zmieniła nam się zupełnie sytuacja. Jeżeli chodzi o COVID, o sytuację epidemiczną, która doprowadziła do tego, że te kompetencje cyfrowe i zwiększenie wykorzystania tych narzędzi do komunikacji, ale także do zdalnej pracy, nagle wręcz wybuchło, można powiedzieć. I zbiegło się to tak naprawdę z pracami już finalnymi nad projektem, który jest grantem ufundowanym przez firmę Microsoft. I w porozumieniu właśnie z fundatorem doszliśmy do wniosku, że powinniśmy trochę ten projekt właśnie zmodyfikować w stronę wsparcia osób, nie tylko dzieci, młodzieży, ale także osób dorosłych. Wiele stanowisk pracy w tej chwili, w obecnych czasach, musi zostać dostosowanych do tej pracy zdalnej, a niektóre osoby wręcz zagrożone są utratą pracy, bo jeżeli nie można pewnych zawodów, pewnych stanowisk wykonywać w trybie zdalnym, to pojawia się ten problem. No i część osób z konieczności będzie musiało się przekwalifikować, żeby nie stracić źródła swojego dochodu. Stąd pomysł na projekt, do którego zapraszamy osoby, które chcą podnieść kompetencje cyfrowe lub przekwalifikować się, ale także zapraszamy właścicieli mikromałych firm bądź osoby, które chciałyby rozpocząć pierwsze kroki z biznesem, żeby poznać to, w jaki sposób można funkcjonować ze swoim biznesem online, jak do tego się przygotować, jak to uruchomić. Oczywiście też zapraszamy dzieci i młodzież do nauki programowania, w tym także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Natomiast takim clue, że tak powiem, naszego partnerstwa to będą osoby, przedstawiciele bibliotek, szkół, przedszkoli, domów kultury, innych placówek kulturalno-edukacyjnych, których zapraszamy do współpracy w tym projekcie, do współtworzenia tego projektu i lokalnego realizowania działań w projekcie.
Właściwie od już uruchamiamy rekrutację kandydatów na trenerów, czyli osoby, które albo już miały okazję prowadzić szkolenia, albo chciałyby takim trenerem zostać. W naszym projekcie przygotowujemy materiały dla trenerów i planujemy przeprowadzić szkolenia dla trenerów z wykorzystaniem tych materiałów, które powstają w projekcie. Jakie właśnie działania projektowe? Planujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji cyfrowych, informatycznych, w tym z zakresu sztucznej inteligencji. I tu zapraszamy do współpracy szkoły, biblioteki, domy kultury, wszystkie te instytucje, które dysponują odpowiednią infrastrukturą, żeby przeprowadzić szkolenia w wersji takiej offline, tradycyjnej. Natomiast jeżeli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, to mimo wszystko zapraszamy ze względu na to, że mamy tak przygotowany materiał, że możemy w wariancie online także takie zajęcia prowadzić. Oprócz tego mamy przewidziane kursy i webinaria dla osób dorosłych, przybliżające narzędzie pracy zdalnej, budujące kompetencje cyfrowe, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, ale także przybliżające tą wiedzę niezbędną do uruchomienia własnego biznesu online. Wszystkie te materiały edukacyjne, które są dostępne online, będą też udostępniane w bazie wiedzy, o której trochę później powiem. Jeżeli sytuacja pozwoli na to, to planujemy, żeby pojawiły się takie wydarzenia typu festiwale, warsztaty kodowania już w takiej tradycyjnej formie, w obiektach, które zostaną udostępnione przez partnerów, których zapraszamy. Dla wybranych uczestników przekażemy bezpłatne vouchery ufundowane przez firmę Microsoft na profesjonalne egzaminy, certyfikaty Microsoft Office Specialist, które są cenione na rynku pracy i jest to niewątpliwie taki bonus dodatkowy dla najbardziej zaangażowanych uczestników w naszym projekcie. Jeżeli chodzi o sam projekt, cała komunikacja, informacje będą przekazywane poprzez stronę projektu mydigitallife.pl, która właśnie wystartowała, ale także zapraszamy do kanałów samej fundacji FRSI, gdzie też będziemy komunikowali. No i teraz właśnie, jeżeli chodzi o samą stronę, już na tej stronie w sekcji kursy online pojawił się pierwszy kurs dotyczący mediów społecznościowych w instytucjach kultury, natomiast no, ten kurs też jest przekładalny oczywiście na innego typu organizacje. Celem tego kursu jest to, żeby z jednej strony umożliwić Państwu, którzy pracujecie w bibliotece, w domach kultury, w szkołach, skuteczne promowanie, efektywną komunikację z waszym otoczeniem, z waszymi beneficjentami i tutaj jest to niezależne od projektu, natomiast oczywiście też do wykorzystania w pełni w przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo dołączyć i zaproponować, zostać takimi instytucjami, które oferują lokalne warsztaty szkolenia w ramach naszego projektu, to niewątpliwie ta wiedza tutaj zawarta w tym kursie będzie bardzo przydatna. Żeby z niego skorzystać, prosimy o założenie sobie takiego konta. Niewielką ilość danych trzeba podać. Dla nas jest to o tyle ważne, że później będziemy mieli zgodę od Państwa i będziemy mogli komunikować o kolejnych materiałach i kursach, które na stronie się będą pojawiały sukcesywnie, bo będzie ich więcej. Ten formularz tutaj taki prosty pokazuje. Informacja tam o miejscowości jest tam dla nas o tyle istotna, że prowadzimy statystykę właśnie wielkości miejscowości, z których pochodzą osoby i które wspieramy. Jeżeli chodzi o pozostałe kursy i warsztaty, to oprócz już uruchomionego media społecznościowe w instytucji kulturalno-edukacyjnej, będą jeszcze poszukiwanie pracy online, prowadzenie biznesu online, sposób zorganizowania stanowiska pracy, przygotowanie do pracy zdalnej, ale także programowanie dla dzieci i młodzieży, tutaj w dwóch grupach wiekowych,
od przedszkola do trzeciej klasy i od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Podział wynika z tego, że są to troszkę inne narzędzia wykorzystywane w ramach nauki programowania, żeby były dostępne dla danej kategorii wiekowej. Jeżeli chodzi o samą stronę, to zachęcam do skorzystania z modułu Baza Wiedzy. W module Bazy Wiedzy są zamieszczone materiały z propozycjami zajęć, inspirujące treści, zgromadzone przez naszą fundację, przez FRSI, przez lata w ciągu realizacji kolejnych projektów. Ten mechanizm bazy wiedzy jest przygotowany w ten sposób, że można sobie filtrować, wyszukiwać po różnych kryteriach. Mam nadzieję, że będzie to inspiracją poszerzającą też to, co zawrzemy w kursach. Podczas tego projektu, jeżeli któryś z trenerów, nauczycieli zechciałby poszerzyć zajęcia o kolejne tematy, o inne możliwości, tutaj ta baza jest naprawdę sporym narzędziem, miejmy nadzieję, bardzo użytecznym. Jeżeli chodzi o najbliższe wydarzenia, to tak jak wspomniałem, startuje rekrutacja na lokalnych trenerów, zachęcam serdecznie. Tych lokalnych trenerów będziemy poszukiwali w dwóch zakresach. Zakładamy, że może się okazać, że zgłoszeni kandydaci i kandydatki będą chcieli wybrać któryś z tych zakresów, niekoniecznie obydwa naraz. Jeden to są warsztaty dla dorosłych, drugi to jest nauka programowania dla dzieci i młodzieży. Kolejne kursy online i webinaria będziemy komunikowali i na stronie w wydarzeniach i poprzez media społecznościowe. Tutaj pokazuję formularz rekrutacji na trenera. Jeżeli ktoś z Państwa zdecydował się już, że może chce spróbować swoich sił, to zapraszamy, żeby wypełnić ten formularz. Będziemy się kontaktowali z zaproszeniem na szkolenia najbliższe 3 sierpnia, szkolenie dla trenerów z zakresu warsztatów dla dorosłych. No i polecam śledzenie na naszym fanpage'u Fundacja FRSI. Tam będziemy zamieszczali informacje o kolejnych kursach, o kolejnych wydarzeniach, więc żeby mieć kontakt z nami na bieżąco, prosimy śledzić fanpage FRSI. No i w zasadzie ode mnie to tyle. Kontakt mailowy do projektu, moje nazwisko Wojciech Kmiecik, zapraszam wraz z zespołem projektu do kontaktów. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, to albo w sesji pytań tutaj, albo zapraszam też do kontaktu mailowego bądź poprzez Facebooka. Dziękuję bardzo. Agata Malest, mnie Agnieszka już wcześniej przedstawiała i będę też dzisiaj moderować to dzisiejsze spotkanie, a tak naprawdę tą jego drugą część. Zaproszonych naszych ekspertów i też niech pokażą trochę większy kontekst tego potrzeby realizacji tego naszego projektu. Zaraz tutaj nasi eksperci odpowiedzą nam na pytania dotyczące właśnie tego, jakie kompetencje są aktualnie potrzebne na rynku pracy, czego potrzebujemy, jeśli chodzi o takie kompetencje przyszłości i kompetencje na rynku pracy. A po tej części spotkania z naszymi tutaj ekspertami odpowiemy oczywiście na wszystkie wasze pytania, które się już pojawiły na czacie, jeśli chodzi o samą realizację tego projektu. Ja za chwilę zaproszę do naszego pierwszego panelu ekspertów Dianę Oleksiuk-Szczurowską z Microsoft i Marcina Sieńczyka z firmy Randstad.
Oni się tutaj za chwilę nam połączą i w tej pierwszej części właśnie będę Państwa chciała zaprosić do wysłuchania tego, co mają też do powiedzenia nasi tutaj specjaliści od rynku pracy i od takich cyfrowych kompetencji. Dobrze, jest już Diana i jest już Marcin. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, takie pierwsze pytanie. Cześć. Witamy. Takie pierwsze pytanie w ogóle właśnie, jakie kompetencje są aktualnie właśnie cenione przez pracodawców na rynku pracy? Diano, jak to jest u Was? Jakbyś mogła tutaj zacząć tą naszą rozmowę? Oczywiście. Do tego pytania podejdę w dwóch perspektywach. Jak widzimy, sytuacja na rynku może zmienić się bardzo szybko co ostatnie miesiące i nauka pracy zdalnej bardzo mocno zweryfikowały. Ja sama w tym czasie podjęłam się pracy z Podlasia i tutaj nawet internet czasami stanowi wyzwanie. Aczkolwiek z naszej perspektywy na pewno budowanie kompetencji technologicznych jest kluczem w różnych branżach. Tak? Nie chodzi stricte o osoby, które widzą siebie w IT, ale nawet role biznesowe, analitycy, finansowi, osoby związane z marketingiem, posiadanie kompetencji technologicznych i podstaw analityki jest wskazane i szukane tak naprawdę wszędzie. Jeżeli patrzymy w przód, bardzo silnym trendem są szkolenia, jeżeli chodzi o projektowanie, zarządzanie projektami właśnie IT, czyli wszelkiego typu wdrożenia, ale również sztuczna inteligencja. I tutaj nie chcemy jakby straszyć, mówić, że sztuczna inteligencja nas wyprze, bo chodzi tutaj o coś całkowicie innego. Już dzisiaj współpracując z wieloma klientami, większymi bądź mniejszymi, widzimy jak, i nawet Państwo na pewno to obserwujecie, jak są wykorzystywane chatboty, wirtualni asystenci, to są właśnie przykłady zastosowań sztucznej inteligencji, ale także wszelkie systemy rekomendacyjne i personalizacja tego, co widzimy w internecie. Osoby, które będą potrafiły tworzyć takie modele, tworzyć takie rozwiązania, są jednymi z kompetencji najczęściej poszukiwanymi teraz na rynku. A z naszych badań wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat zapotrzebowanie na takie osoby zwiększy się dwukrotnie. Fajnie, że powiedziałaś o chatbotach. W ogóle mamy w naszym kursie online taki kurs, jak zrobić takiego chatbota w swojej instytucji kultury, więc w ogóle to już taki pierwszy element, który też na pewno nam się pojawiał. Marcinie, co z Waszej strony, jako takiej agencji tutaj zatrudnienia, jakie kompetencje aktualnie widzicie, że mają zapotrzebowanie na rynku pracy? Witam serdecznie, dzień dobry. Rzeczywiście potwierdzam wszystko to, co mówiła Diana i mamy tą taką przyjemność i przywilej, że firma nasza jest w 40 krajach, więc mamy też tą perspektywę taką globalną, nie tylko lokalną tutaj w Polsce. Ale pozwolę się też jeszcze cofnąć trochę, dlaczego tak się dzieje. Otóż no, żyjemy w czasach totalnej zmiany i transformacji cyfrowej, którą bardzo przyspieszył okres pandemii, czyli mówię tutaj o COVID-19 i uruchomienie też pracy zdalnej spowodowało, że nagle te kompetencje takie i podstawowe, i zaawansowane, kompetencje techniczno-cyfrowe no, są na pierwszym miejscu. Tak? I to dotyczy, można powiedzieć, właściwie wszystkich branż, poza tymi branżami gdzieś tam produkcyjnymi, ale to też się zmienia. I rzeczywiście pracodawcy szukają kandydatów i szukają osób z takimi kompetencjami. Tutaj można wprowadzić pewnie jakieś podziały pomiędzy dużymi firmami, mniejszymi firmami, gdzie część firm szuka pracowników, którzy już je posiadają, tak, te umiejętności, natomiast firmy duże też chętnie przyjmują po prostu osoby bez umiejętności i chętnie je szkolą wewnętrznie, czy to poprzez kursy zdalne, online. Widziałem ten zakres waszych kursów na stronie, idealnie odpowiada obecnym potrzebom, więc zdecydowanie tak. Natomiast też chciałbym poruszyć taki aspekt, że oczywiście ta transformacja cyfrowa
czyli digitalizacja, mówiąc też inaczej, bardzo postępuje, ale to, co jest unikalne, to jest też kompetencje i umiejętności, które nas odróżniają od wszelkiej robotyzacji, od robotów i algorytmów i od tej sztucznej inteligencji. Czyli mówię też takich o zbiorach kompetencji, które powiedzmy można podzielić na takie poznawcze, społeczne i właśnie te techniczno-cyfrowe. I to, co też Diana mówiła i to, co jest istotne, zobaczcie, z dnia na dzień właściwie, z tygodnia na tydzień mieliśmy całkowity lockdown na świecie i w Europie. I co to pokazało? Pokazało to też, że zyskują takie umiejętności, kompetencje takie, które są w nas samych, czyli mówię o takiej umiejętności ciągłego adaptowania się do zmian i też umiejętności ciągłego uczenia się. Ja jestem z takiego pokolenia X, jak to tam psycholodzy nazywają, tak, jestem rocznik 7-8, czyli mam 42 lata, powiedzmy, można powiedzieć, wypracowane pewne, nie wiem, schematy postępowania i tak dalej. I mogę was zapewnić, że te schematy i to, czego się nauczyłem jeszcze 2 lata temu, rok temu, to nie działa, ponieważ cały czas musimy się doszkalać. I to dotyczy właściwie wszystkich profili stanowiskowych i to dotyczy wszystkich branż. Świat zmienia się tak szybko, że musimy się do niego adaptować, musimy ciągle poznawać, czytać i tego, i w tym, i to jest bardzo ważne, co chciałem podkreślić, w tym nie wyręczy nas żaden pracodawca. Żadna firma nas, oczywiście może nam dostarczyć szkolenia, może nam wskazać przyszłość, może nam wskazać stanowisko, profil, do którego możemy dojść za rok, za 2, za 3 lata, może nam pokazać zupełnie inny profil bazujący na naszych umiejętnościach, natomiast nie osiągniemy tego, jeżeli sami tego nie będziemy chcieli zmienić, poznać i mówię o tych właśnie takich umiejętnościach ciągłego uczenia się i adaptowania do zmian. No tak, dzięki. To ważne, to już na pewno nie te czasy, gdzie nam się wydawało, jak nasi rodzice pracowali gdzieś tam 30 lat w jednym zawodzie, a te 30 lat to już dla nas to jest jakieś, nie wiem, 4-5 lat, bo to też tak wszystko się zmienia. Ja też jestem 15 lat na rynku pracy i jak sobie już popatrzę, ile rzeczy robiłam, jak to wszystko się zmieniało, to też jest niesamowite. Diano, czy jak też wy to oceniacie, czy warto właśnie mieć jakieś konkretne umiejętności, znać się na jakichś konkretnych programach, czy właśnie lepiej posiadać jakąś taką umiejętność do ciągłego uczenia się, do nabywania jakichś umiejętności, posługiwania się danymi narzędziami, jak to jest, bo to, że ciągłe uczenie to jedno, ale czy coś takiego możemy zdiagnozować już teraz? Wydaje mi się, że tutaj mówimy o dwóch rzeczach, tak? Na pewno posiadanie takiej wiedzy eksperckiej zawsze będzie wysoko cenione na rynku i bycie ekspertem, czy to w architekturze chmurowej, czy w rozwiązaniach i ERP, czy nawet w analityce marketingowej, to zawsze jest wyróżnik posiadanie statusu eksperta, aczkolwiek nie możemy spoczywać na laurach, tak? Tak jak wiemy, ta wiedza a propos konkretnych rozwiązań zmienia się z dnia na dzień. Jeżeli ciągle nie budujemy tych kompetencji, nie poszerzamy swoich horyzontów, to niestety w bardzo szybkim czasie nasza wiedza już nie będzie potrzebna i nie będzie aktualna. To, co staramy się bardzo mocno promować, nawet podczas naszego majowego ogłoszenia o budowie data center w Polsce, jako Microsoft chcemy przeszkolić 150 tysięcy osób w Polsce i elementem tego jest właśnie inicjatywa, o której dzisiaj mówimy, właśnie ze względu na to, że nie pracujemy już tak długo w jednym miejscu, a nawet jeżeli tak, to z dnia na dzień te obowiązki mogą całkowicie się zmienić, dlatego musimy być bardzo elastyczni, otwarci na nową wiedzę. Super, dzięki za ten. No to rzeczywiście no, takie duże wyzwanie też dla nas, albo po prostu taka rzecz, którą warto po prostu zaakceptować, że tak jest, już nie ma sensu z tym jakoś tam polemizować, tylko po prostu zaakceptować. Marcinie, czy ty z waszej perspektywy, czy są jakieś takie kompetencje cyfrowe aktualnie, bez których trudno się w ogóle obejść na tym rynku pracy, jakiś taki minimalny zakres, tak, czy to tak. W ogóle jest możliwe. Obnażyła to, myślę, praca zdalna, tak? Bo specjaliści, którzy mówią o tych kompetencjach przyszłości, to techniczne i te cyfrowe dzielą na takie podstawowe i zaawansowane.
To, o czym mówiła Diana, to są takie bardziej zaawansowane, czyli rozumienie, jak działają technologie, jak można je wykorzystać, jak można je zaadaptować do procesów, jak je przeprogramować, zaprogramować, jak je rozwinąć w innym kierunku. Natomiast te podstawowe to jest taka po prostu zwyczajna umiejętność korzystania z technologii, korzystania z narzędzi cyfrowych, korzystania z programów informatycznych, ale też i obsługa komputerów. Ja pracuję w Warszawie, mamy dostęp do wielu, wielu firm, które albo przed pandemią były w chmurze, albo nie były w chmurze, czyli miały nowoczesne technologie takie do pracy zdalnej, do pracy, do kolaboracji z pracownikami, albo ich nie miały. I to było bardzo trudne, aby wysłać ludzi do domu, bo często nawet nie było nawet połączenia VPN, aby dostać się do zasobów firmowych, które są na serwerach w firmie. Tak? Więc niektórym firmom było łatwiej, niektórym firmom było trudniej. Natomiast ja to obserwowałem z dwóch płaszczyzn. Mam dwójkę dzieci w wieku 12 i 10 lat, rocznikowo, tak? Jeszcze tam syn nie skończył do końca. Natomiast widziałem, jaką ogromną transformację przeszły szkoły, przeszły dzieci, które momentalnie się zaadaptowały do zmian. I jaką ogromną trudność czasem mieli niektórzy nauczyciele, którzy zostali postawieni przed faktem dokonanym, że od tego i tego dnia wszystko ma być online. I tutaj mamy różne platformy do prowadzenia tych zajęć, ale niesamowite jest to, że na przykład w szkole u mnie, w zależności od tego, jaki tam był nauczyciel czy trener, to jest główna platforma taka do spotkań online, ale dzieci też korzystały z innych, z różnych. Czyli mówię o tym, że z łatwością potrafiły przejść z jednego narzędzia na drugie, łącznie było ich trzy. I teraz porównuję to do naszej firmy. My stworzyliśmy dodatkowe nowe stanowiska, czyli taki trochę z angielskiego walker-talker, który po prostu uczył transformacji, uczył jak korzystać z narzędzi i tak dalej. Czyli trochę tak jak my się spotkaliśmy, zrobiliśmy też takie intro do tego webinaru, gdzie kliknąć, jak coś uruchomić. I to są te rzeczy, które niektórzy mają nabyte, bo są tak zwanymi z angielskiego digital native, tak? To są młodsze pokolenia, starsze pokolenia, no, które nie miały okazji, to muszą się tego po prostu nauczyć. I teraz w środowisku pracowniczym, kiedy siedzimy na open space, kiedy mamy kolegów pod ręką, to jest moment zapytać kogoś i tak dalej. Kiedy jesteśmy w domu, jednak jesteśmy zdani sami na siebie, tak? Nie zawsze komunikator zadziała, nie zawsze telefon. Więc to są te takie właśnie podstawowe rzeczy, czyli umiejętność korzystania z tych wszystkich narzędzi i dobrodziejstw, ale również umiejętność wyszukiwania informacji, tak? I to jest też wyszukiwanie informacji i w internecie, i umiejętność wyszukiwania informacji też w zasobach firmowych, tak? Super. No ja też mam takie dzieci w wieku właśnie szkolnym. Ja byłam po prostu pod ogromnym wrażeniem, jak oni w ciągu dwóch dni to ogarnęli, a z drugiej strony, no, gdyby tutaj korzystali akurat z platformy MS Teams, zresztą ja przyznam się wam, że też uczestniczyłam na przykład w lekcjach historii, które były genialnie prowadzone. Tak. Oczywiście nie wszyscy poradzili sobie tak samo, ale jakby niesamowite jest to, że no już od tego chyba nie uciekniemy i że szkoła też nie ucieknie od tych wszystkich też nowoczesnych technologii. Marcin, ja ci bardzo dziękuję, to było tutaj za poświęcony czas, bo wiem, że macie bardzo dużo różnych innych zajęć, także dzięki. Mamy jeszcze drugiego specjalistę, eksperta właśnie z firmy Randstad, który się zaraz z nami tutaj też połączy. Diana z nami jeszcze w tym panelu ekspertów zostaje, bo Marek Zaleski, który miał być z nami, niestety nie udało mu się tutaj dzisiaj połączyć, ale pozdrawiamy go z tego miejsca bardzo serdecznie. Diana, a w międzyczasie, zanim Kuba do nas tutaj dołączy, ja mam do ciebie takie pytanie. Jak ktoś w ogóle nie ma takich umiejętności cyfrowych, od czego powinien zacząć? Czy tutaj byś coś doradziła, poradziła na to? Bardzo zachęcam do szkoleń, które są dostępne, czy to na waszej platformie, czy bezpośrednio na Microsoft Learn. Tam mamy chmura, jaki jest spektrum rozwiązań, jakie są usługi, jakie są możliwości. I wydaje mi się, że to jest taki fajny wstęp, który podpowie nam,
tak naprawdę o co chodzi z tą chmurą i dlaczego każdy teraz o tym mówi. No i też bardzo chętnie, bardzo zachęcam do wejścia na szkolenia związane właśnie z pracą zdalną, tak? Tutaj oczywiście mówimy o Teamsach, ale tak naprawdę część tych zasad jest bardzo uniwersalna, bo dzisiaj już nie chodzi tylko o to, żeby korzystać z komunikatora, ale efektywnie dzielić się plikami, wymieniać się wiedzą, a wiemy, jak to jest trudne czasami, kiedy nie widzimy się, nie siedzimy biurko w biurko, tylko musimy się porozumieć zdalnie. Okej, okay, super. To już takie konkretne narzędzia. Myślę, że też tutaj podlinkujemy, czy też w kursie znajdziecie linki do tego, co ty, Diano, mówisz. Dzień dobry, mamy Jakuba Samora z firmy Randstad. Słuchaj, jak wy też z waszej perspektywy, czy w związku z tą sytuacją, która miała no, obecnie miejsce, nawet dalej ma epidemiologiczną, czy widzisz, że będziemy więcej pracować w takiej formie zdalnej? Czy więcej firm będzie się decydować na to, aby pracownicy w takiej formule pracowali? Jak to jest? To w pierwszej kolejności chciałbym się przywitać ze wszystkimi, także dzień dobry, cześć Gosiu, cześć Diana. Powiem tak, na to pytanie najlepiej będzie mi odpowiedzieć z takich jakby trzech stron. Pierwsza strona to takie nasze podwórko i Marcin też już wspomniał, ile zadziało się wewnętrznie u nas w firmie, ile wymagało to też pewnych zmian. Także my na tyle możemy z perspektywy chociażby mojego biura, czyli wrocławskiego oddziału, trochę w obecnej sytuacji mieszamy tą pracę zdalną z taką normalną, standardową pracą, którą wykonujemy z poziomu naszego biura, ale jest to w dużej mierze związane ze specyfiką, czyli z tym, że dla nas bardzo ważny jest zawsze kontakt z drugim człowiekiem, czyli z naszymi kandydatami, z naszymi pracownikami oraz klientami, których obsługujemy. Natomiast jak już jesteśmy przy klientach, to na podstawie tego, co widzimy u nas na rynku, to gro firm, które mogło sobie na to pozwolić, czyli nie są to na przykład, nie wiem, zakłady produkcyjne, czy tego typu firmy, gdzie ciężko jest tego typu pracę przenieść właśnie do tej sfery online, to gro firm albo już wróciło i pracuje też w takim modelu mieszanym, bądź też dopiero planują, czy to od września, czy niektóre firmy od października, jeśli chodzi o powrót taki już do biur. Natomiast z tego, co wiemy i nie są to tylko nasze tutaj lokalne obserwacje, ale także badania, które przeprowadziliśmy wspólnie, my jako Randstad z serwisem Gumtree, to te badania mówią nam o tym, że około 6 na 10 pracodawców właśnie będzie chciało kontynuować w większym lub większym wymiarze możliwość pracy zdalnej dla swoich pracowników. Mieli pewne obawy, żeby to wprowadzać, natomiast te obawy ze względu przez koronawirusa zostały w jakimś tam stopniu rozwiane, nie spadła efektywność, nie utrudniło to bardzo gdzieś tam zarządzania zespołem, kiedy ten zespół jest rozproszony, a widzą też także zalety, jak na przykład możliwość gdzieś tam ograniczenia kosztów związanych chociażby z powierzchniami biurowymi, czy sami pracownicy też widzą plusy tego typu pracy, że no nie tracą czasu na, nie wiem, dojazdy i tego typu rzeczy. Także moim zdaniem i zdaniem, jeśli mogę tak powiedzieć, raportu, który też przygotowaliśmy tutaj z Gumtree, ta praca na pewno będzie się rozwijać i będzie z nami, zostanie z nami na dłużej, bez względu na to, co będzie się dziać pod kątem epidemiologicznym. Okej, dzięki. No praca zdalna, my tutaj jeszcze chwilę, zanim się podłączyliśmy, mieliśmy taką rozmowę, że praca zdalna to też są wyzwania, że tak powiem, po pierwsze, żeby się nauczyć pracować zdalnie i się jakoś zorganizować w domu, po drugie, żeby zadbać o swój kręgosłup na przykład, co nie jest już takie oczywiste. I właśnie mówiliśmy, że między innymi w kursie będziemy mieć takie ćwiczenia na zdrowy kręgosłup od fizjoterapeuty, bo wydaje się to nam śmieszne, ale nawet zrobienie takiej krótkiej przerwy, nie wiem, 5 minut może bardzo, bardzo dobrze działać, a z drugiej strony oczywiście wpływa to na naszą efektywność w pracy. Diano, jakie kompetencje przyszłości widzicie, że warto by było właśnie tutaj na rynku pracy rozwijać? Czy będą potrzebne właśnie? Będą kluczowe.
To już wiemy i widzimy ten trend od lat i tak naprawdę przez te ostatnie 3 miesiące zaszła zmiana szybsza niż w ciągu ostatniej dekady, ale na pewno są to kompetencje związane z technologiami chmurowymi, czy to umiejętności programowania, architektury, czy właśnie sztucznej inteligencji, elementy związane z zarządzaniem projektami, przede wszystkim IT oczywiście z naszej perspektywy, ale nie tylko, bo tak naprawdę w każdej branży mamy do czynienia z projektami, którymi musimy zarządzać w odpowiedni sposób. Kompetencje związane z marketingiem online. Nasze życie już na stałe przeniosło się do online'u i tak naprawdę wszystkie narzędzia, które do tego służą, są pod stałym nadzorem i tak naprawdę wiele osób zmieniło swoją ścieżkę kariery, ale także wszelkiego typu funkcje analityczne, tak? Czyli osoby nie tylko w branży finansowej, ale także biznesowi analitycy, którzy potrafią te duże zbiory danych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, analizować, wyciągać z nich wnioski. I tutaj tak naprawdę technologia jest wtórna, tak? Chodzi rzeczywiście o dostarczanie jak najszybciej wniosków dla swojej organizacji i przekucie ich na wyniki. Okej, super. Jakub, jakie wy właśnie widzicie te kompetencje przyszłości, zawody przyszłości? Czy już w ogóle możemy o czymś takim rozmawiać? Powiem tak, no, dynamika jest na tyle duża, że ciężko jest prognozować i dopasować gdzieś tam, nie wiem, naszą wizję do tego, co faktycznie się wydarzy. Na pewno chciałbym się tutaj zgodzić z tym, co mówi Diana, i tutaj jak jej podejście, które dotyczy tutaj jak najbardziej rozwoju w obszarze, nie wiem, technologii, nauki, obszaru, nie wiem, inżynieryjnego. To jak najbardziej też wpisuje się w nasze prognozy i w nasze obserwacje. Z raportu World Economic Forum z 2019 roku wynika, że w najbliższych 10 latach zniknie, że tak powiem, ogólnie z całego globu 75 milionów pracy i tutaj 75 milionów miejsc pracy, które no, zostaną tutaj głównie zrobotyzowane czy też zautomatyzowane. Niemniej jednak no, nie ma się też co martwić, ponieważ na ich miejsce powstanie z kolei, wynikającymi właśnie z pewnych zmian, które będą temu towarzyszyć, powstanie 133 miliony nowych miejsc pracy. I to też będzie się wiązać ze zmianą chociażby w tym obszarze technologicznym, o którym powiedziała Diana. Natomiast my z racji tego, że patrzymy, na pierwszym miejscu zawsze stawiamy ludzi, z którymi współpracujemy, to też zauważamy pewne trendy w takich obszarach jak tak zwane na przykład wealth jobs, czyli takie miejsca pracy związane z rosnącym dobrobytem społeczeństw, na przykład z wydłużaniem ogólnie średniej życia w społeczeństwach, czy też ze starzejącym się społeczeństwem. I będą to takie obszary, takie miejsca pracy, które będą zapewniać nasze potrzeby na przykład w obszarze, nie wiem, relaksu, rekreacji, czy chociażby nad opieką, związane z opieką nad osobami starszymi. Także my prognozujemy także tego typu trendy. I jeśli mówimy także o kompetencjach, no to fajnie o ten temat zahaczył Marcin też już na początku swojej wypowiedzi, gdzie on jakby wyznaczył kilka takich obszarów kompetencyjnych, związanych chociażby właśnie z takimi umiejętnościami jak szybka adaptacja, czy też kompetencje społeczne, poznawcze. I w dużej mierze mówiąc po prostu o tych kompetencjach, możemy mówić o kompetencjach takich, w których roboty czy też automaty tak szybko nas nie zastąpią. No, myślę, że to jeszcze trochę, ale jakby tutaj z perspektywy
też naszego projektu, to tak jak mówicie, też mamy dużo takich elementów dotyczących po prostu zdalnej komunikacji, czy to komunikacji w zespole, czy tutaj komunikacji właśnie bibliotek ze swoimi użytkownikami, osobami, które gdzieś tam są w ich otoczeniu, więc myślę, że to też jest tutaj ważny element. Słuchajcie, Jeszcze tak dodając, to też zostało powiedziane w pierwszej części naszej debaty, no na pewno też kluczowe będą takie podstawowe kompetencje, jak na przykład, nie wiem, obsługa komputera, biegłe poruszanie się właśnie, nie wiem, po programach, które są potrzebne w komunikacji, w zarządzaniu pewnymi procesami, czy też no, podstawowa obsługa internetu. Także myślę, że no, od tego na pewno trzeba, na pewno od tego musimy zacząć. Dobra, dzięki. Diano, czy jeszcze byś coś do tego tutaj dodała, do takich podstawowych właśnie kompetencji? Jedna rzecz, która wydaje mi się, że jest cenna, a zapomnieliśmy o tym. Wydaje mi się, że już dzisiaj jakby niezależnie od tego, w jakim obszarze pracujemy, jaki to jest biznes, większy, mniejszy, jaka branża, wydaje mi się, że kluczowe jest to, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli ta elastyczność, otwarcie na nowe wyzwania i ciągła nauka. Po prostu obserwujemy, jak z dnia na dzień wiele technologii potrafi się zmienić, nasze podejście może się zmienić, a tylko dzięki tej otwartości będziemy mogli odnaleźć się na rynku pracy. Okej. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście też tutaj wziąć udział w tym naszym panelu. Celem też naszym było to, aby pokazać szerszy kontekst całości projektu, aby porozmawiać ze specjalistami, którzy mają dużą wiedzę na temat właśnie umiejętności cyfrowych, na temat rynku pracy. Także bardzo dziękuję za tą część i tutaj w kolejnej części będziemy chcieli odpowiedzieć na wiele różnych pytań, które się pojawiają właśnie, patrzę na czacie, dotyczących już samych projektów. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję Jakub, Diana. Poproszę też zaraz Wojtka, który jest koordynatorem projektu, żeby nam się tutaj też pokazał. Agnieszka, wiem, że tutaj też zaznaczała te wszystkie pytania, które się pojawiały. Jeżeli chodzi o taki cel, celem naszym jest i takim naszym miernikiem jest to, żeby dotrzeć do mniejszych miejscowości, do 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast oczywiście te materiały, które tutaj zamieszczamy, będą dostępne bez względu na wielkość miejscowości, więc jeżeli Państwo chcecie w swojej miejscowości to zrealizować, to jak najbardziej jest to możliwe. Jeżeli chodzi o młodych uczestników, my nie chcemy przetwarzać danych osobowych osób nieletnich. Założenie jest takie, i tu może od razu też powiem, bo było pytanie a propos trenerów, jak w ogóle w projekcie, na co mamy środki. Nie mamy środków na wynagrodzenia, więc trenerzy to tak naprawdę wolontariusze. Chcemy podpisywać porozumienia z organizacjami, instytucjami, które będą chciały uczestniczyć w projekcie i organizować u siebie wydarzenia. Nie finansujemy zakupów sprzętu, nie mamy niestety budżetu na to. Założenie projektu jest takie, że tworzymy scenariusze, tworzymy materiały, którymi Państwo możecie się posługiwać, które są udostępnione Państwu nieodpłatnie, a same szkolenia trenerów mają na celu to, żeby zapoznać z tymi materiałami. Rozumiem, że są osoby, które są bardziej doświadczone, niektóre mniej doświadczone, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, i takie szkolenia dla trenerów przewidziane są w formie kilkugodzinnej, żeby zapoznać z
materiałami, z tym, jak się nimi posługiwać, ze scenariuszami prowadzenia zajęć, jakie są możliwości wykorzystania ich w wersji offline, jakie w wersji online. Stąd no, poszukujemy też tych partnerów, którzy mają odpowiednią bazę sprzętowo-lokalową, żeby włączyć się w działanie w tym projekcie. Jeżeli chodzi o vouchery, vouchery będą bezpłatne, mamy je limitowane, natomiast przyznam, że w tym momencie jeszcze nie zdecydowaliśmy ostatecznie o jakimś regulaminie ich rozdysponowania, nad tym jeszcze pracujemy, będziemy to komunikowali wkrótce. To pytanie tak naprawdę oddałbym pani Dianie z Microsoftu, żeby może więcej powiedziała o egzaminach Microsoft Office Specialist. Agnieszko, czy możemy panią Dianę dołączyć? Egzamin jest w języku angielskim, aczkolwiek materiały są dostępne w języku polskim. Aczkolwiek, jak sami dobrze wiemy, no dzisiaj angielski tak naprawdę niezależnie od organizacji jest elementem koniecznym, dlatego zachęcamy, żeby się nie zrażać i podejść do tego w języku angielskim. Głównie ten egzamin to jednak kompetencje związane z Excelem, więc tutaj językowo jest to neutralne, jedne polecenia będą po angielsku. To ja jeszcze mam może pytanie takie, bo nie wiem, czy gdzieś ono się przewinęło, czy nie, ale w jakiej formule te egzaminy są zdawane, jakby pani mogła jeszcze powiedzieć? Online, tak. Dzisiaj oczywiście zapisy są online i można taki egzamin zdać bezpośrednio z domu. Czyli dobrze usłyszałem, zdalnie? Tak. Okej. Jeżeli chodzi o pytanie co do trwania, projekt jest przewidziany do końca tego roku. Jeżeli chodzi o ewentualną kontynuację, jeszcze nie jest wiadome, dopiero po podsumowaniu będziemy wiedzieli. Wystartowaliśmy no właśnie w tej chwili, wcześniej trwało przygotowywanie materiałów do kursów, scenariuszy i zajęć, szkoleń dla trenerów. Jeżeli chodzi o odniesienie do lekcji Enter, są to dwa projekty od siebie niezależne. Jeżeli ktoś jest trenerem lekcji Enter, zapraszamy też do projektu. Szkolenia będą online dla trenerów. Już pierwsze, trzecie szkolenie jest zaplanowane. No, biorąc pod uwagę sytuację nadal epidemiczną, nie mamy innej opcji jak online'owe szkolenia. Instytucje doskonalenia nauczycieli jak najbardziej, zapraszamy też, zakładamy wszystkie te instytucje, które mają coś wspólnego z edukacją, oświatą, kulturą, zapraszamy serdecznie. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma tu przewidzianych żadnych grantów, środków na finansowanie sprzętu, natomiast te materiały i kursy, które są przygotowane, one nie są w żaden sposób specyficzne dla sprzętu, więc można różnego typu sprzęty wykorzystać, łącznie z tym, że na urządzeniach mobilnych część zajęć też spokojnie można przeprowadzić z uczestnikami tych kursów. Jeszcze może dodam tylko jedną rzecz, że wszystkie te warsztaty dla trenerów będą prowadzone w ten sposób, żeby dać możliwość i skorzystania z materiałów w wersji offline, jeżeli będą takie warunki, ale także będą rekomendacje, jak skorzystać przy prowadzeniu zajęć online. Ile godzin? Nie mamy określonego liczby warsztatów czy godzin. Te materiały, które są przygotowywane, pozwalają na poprowadzenie kilkugodzinnych zajęć. Raczej z założenia nie mają być to wielodniowe, tylko jednodniowe
zajęcia. Bycie trenerem jest dobrowolne, nie podpisujemy z trenerami żadnych umów. To, co chcemy podpisać, to porozumienia z instytucjami, które zdecydują się dołączyć do projektu. Jeżeli chodzi o dokumentację, będziemy tylko prosili o raporty z informacjami o liczbie uczestników. Oczywiście zdjęcia są mile widziane, jeżeli uczestnicy wyrażają zgodę, będziemy chętnie je publikowali z relacjami z niektórych wydarzeń w mediach społecznościowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma tutaj jakiegoś narzuconej liczby godzin. Też część z materiałów, zwłaszcza te materiały, jeżeli chodzi o naukę programowania, zostaną opracowane w formie ścieżek szkoleniowych, które pozwolą prowadzącemu trenerowi tak na podstawowym poziomie, czyli ktoś, kto jeszcze takich zajęć nie prowadził, żeby był w stanie wejść w takie podstawowe zajęcia, ale także wiem, że przewijają się głosy tutaj w komentarzach, że są osoby, które brały udział w innych naszych projektach. Postaramy się, żeby część tych materiałów, takie mam zapewnienie przynajmniej od strony osoby, która merytorycznie je przygotowuje, że część będą na takim bardziej zaawansowanym poziomie, żeby być może czymś także zaskoczyć tych z Państwa, którzy już mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z programowania. No, na razie w projekcie samym bezpośrednio nie ma przewidzianych grantów na żadne pokrycie kosztów takich typu sprzęt, licencje, oprogramowanie. Jeżeli coś w toku projektu zmieni się, będziemy informowali. Szkolenia dla trenerów 1-3 sierpnia, wkrótce też pojawią się kolejne terminy. Z tego co pamiętam, to w trzeciej dekadzie sierpnia będą jeszcze szkolenia dla trenerów z nauki programowania i kolejne terminy dla trenerów, którzy chcą prowadzić zajęcia z dorosłymi. Te, które będą teraz 3 sierpnia, będą jeszcze we wrześniu i w październiku powtórzone, więc będziemy informowali o tych następnych terminach w kalendarzu wydarzeń. Więc jeżeli Państwo się tylko do nas, z nami skontaktujecie, czy to poprzez stronę mailem, będziemy informowali o kolejnych terminach. Znaczy, jeżeli chodzi o materiały dla trenerów, to tak, należy się zgłosić, bo one nie są ogólnie dostępne. Jeżeli chodzi o kursy, żeby skorzystać, przejść z kursu online, można to zrobić, wystarczy tylko sobie założyć konto, zalogować się i można z nich korzystać. Tak potwierdzam, że trener i zajęcia są w ramach wolontariatu z założenia. To, na czym nam zależało, to żeby wypracować takie materiały, z których będziecie Państwo mogli korzystać nie tylko w tej chwili w trakcie projektu, ale także po jego zakończeniu, na zasadzie wzbogacenia bazy materiałów szkoleniowych, do której to bazy też kierujemy w bazie wiedzy, żeby w ten sposób pomóc w organizowaniu zajęć dodatkowych, czy to w ramach zajęć świetlicowych, czy w ramach aktywności zapraszania, czy to do bibliotek, czy do domów kultury. To od Państwa zależy, jak dużo, jak liczne grupy będą. Tak, będziemy dawali zaświadczenia dla trenerów o udziale w projekcie, pod warunkiem oczywiście, że to nie będzie tylko zgłoszenie, ale także potwierdzone prowadzenie zajęć. Tak, udział dla instytucji jest bezpłatny.
Tak, szkolenie jest, ten warsztat jest nagrywany. Jeżeli chodzi o szkolenia dla trenerów, będziemy pewnie archiwalnie je nagrywali, natomiast ze względu na taki interaktywny charakter raczej zachęcamy do udziału osobistego niż tylko odsłuchiwania. Tak, przewidujemy takie możliwości konsultacji, kontakt telefoniczny czy mailowy. No podstawowy na ten moment uruchomiony to jest kontakt mailowy, natomiast nie mamy w tym momencie takiej funkcji stałego mentora, który obsługuje na telefonie projekt. Trener zobowiązany jest tak naprawdę do przeprowadzenia zajęć i zaraportowania liczby uczestników tych zajęć bez podawania danych osobowych. No miłe jest, jeżeli do tego dostaniemy jakiś materiał zdjęciowy. W zależności od tego, jak Państwo określicie, czy jest zgoda uczestników na upublicznienie tego materiału, to będziemy wtedy mieli bazę do skorzystania w komunikacji. Jeżeli nie, wystarczy dokumentacja taka zdjęciowa z zastrzeżeniem, że jest to tylko i wyłącznie do celów dokumentacyjnych bez możliwości upublicznienia. Nie określamy, ile tych zajęć ma być, jak liczne grupy. To wszystko zależy od tego, jakie Państwo macie możliwości i wiadomo, że też nie możecie gwarantować zainteresowania ze strony osób. Zakładaliśmy, że jeżeli taka sytuacja epidemiczna na to pozwoli po uruchomieniu, po starcie zajęć w szkołach, że będzie możliwość zorganizowania wspólnie właśnie z rodzicami, czyli na przykład połączenie takiego festiwalu programowania dla dzieciaków wraz z jakimś spotkaniem z rodzicami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Były pytania dotyczące, pokrywające się, dotyczące liczby osób, które są do przeszkolenia, liczby zajęć. Rozumiem, że to już kilka razy odpowiedziałeś. To ja powiem tak, no nasze wskaźniki, które mamy w projekcie, to jest 14 tysięcy osób dorosłych i 5 tysięcy dzieci i młodzieży. To globalnie, tak w całej Polsce, taki cel został postawiony w projekcie. Jak tutaj to się rozłoży, mamy nadzieję, że uda się zrealizować, patrząc przez pryzmat doświadczeń naszych z innych projektów w podobnym modelu prowadzonych, więc trzymam kciuki, żeby to się udało, ale to wszystko zależy oczywiście od Państwa, od zainteresowania projektem i od chęci zaangażowania się. I kilka pytań jeszcze dotyczyło udziału instytucji, czyli jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, kiedy będzie ogłoszona rekrutacja, w jaki sposób to formalnie będzie wyglądało dołączanie do projektu, czy będą jakieś zasady ogłoszone, regulamin, nabór dla trenerów, takie bardzo praktyczne informacje dotyczące rzeczywistej rekrutacji, naboru instytucji i trenerów. Okej. Jeżeli chodzi o rekrutację trenerów, to już można się zgłaszać przez formularz i będziemy się kontaktowali wtedy ze zgłaszającymi się trenerami. Jeżeli chodzi o instytucje, to będzie najlepiej na ten moment kontakt mailowy, kontakt@mydigitallife.pl. Wkrótce zamieścimy więcej informacji na ten temat. Zainteresowane instytucje będziemy się już indywidualnie kontaktowali, przesyłali propozycje porozumienia i właściwie no od teraz już też można się zgłaszać. Zgłaszając się jako trener można w uwagach, w informacjach podać, czy jednocześnie Państwa instytucja jest zainteresowana udziałem w projekcie. To wszystko zależy od tego,
czy dany trener chce skorzystać z infrastruktury swojej instytucji, czyli załóżmy, jeżeli jest to nauczyciel ze szkoły, to czy w szkole planuje te zajęcia, czy też planuje je gdzieś indziej, na przykład, nie wiem, w bibliotece, w domu kultury, w którym ma kontakt, no to zależy od tego tak naprawdę, gdzie te zajęcia się będą odbywały. Nie zostały przewidziane wynagrodzenia dla trenerów. No jest to taki charakter, a nie inny ze względu na budżet tego projektu. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie, to tutaj projekt będzie się rozwijał, więc jeżeli okaże się, że potrzebują trenerzy jakiegoś intensywniejszego wsparcia mentorskiego, będziemy uruchamiali taki kanał kontaktu. Zakładaliśmy, że te szkolenia wraz z materiałami powinny być w miarę wystarczające, plus ewentualnie jakiś taki kontakt doraźny do tego, żeby poradzić sobie z poprowadzeniem zajęć. Natomiast jeżeli się okaże, że potrzebne jest jakieś wsparcie mentorskie, będziemy uruchamiali wtedy taką możliwość. Do kiedy trwa rekrutacja trenerów? No ostatnie szkolenie przewidziane jest w październiku, ze względu na to, że projekt trwa do końca roku, więc trenerów będziemy rekrutowali w zasadzie do momentu tego październikowego szkolenia. Jeszcze ustalimy termin tego szkolenia, ale to można się spodziewać, że będzie to w okolicach do połowy października. Tak, oczywiście jak najbardziej mogą. Nie ma tutaj korelacji, to jest tylko i wyłącznie decyzja pomiędzy trenerem a placówką. Tutaj generalnie zakładaliśmy taką grupę docelową, cały grant jest realizowany w ramach takiej inicjatywy Microsoft Philanthropies Skills and Employability, czyli podnoszenie kompetencji i wpływ na zatrudnialność, więc bardziej zakładaliśmy, że są to zajęcia dla osób aktywnych zawodowo. Jeżeli oczywiście ktoś jest aktywny zawodowo w wieku 60+, to tutaj wiek nie determinuje niczego, natomiast nie jest to program tak charakterystyczny jak, nie wiem, w ramach uniwersytetów trzeciego wieku i tak dalej. Na etapie rejestracji na trenera w ramach formularza nie ma wskazanego miejsca zatrudnienia ze względu na to, że no, trener może nie być związany z instytucją, może to być ktoś, kto chce poświęcić czas na to, żeby poprowadzić takie zajęcia. A teraz gdzie one będą, no to zależy od inwencji i wewnętrznych już kontaktów i relacji i sprawczości tak naprawdę osób na poziomie lokalnym, więc tego nie chcieliśmy jakoś tam determinować. Natomiast w polu takim napisz coś o sobie, chętnie byśmy widzieli wskazanie, jeżeli macie Państwo pomysł na poprowadzenie gdzieś w konkretnym miejscu zajęć, to zapraszamy, żeby tą instytucję zachęcić do kontaktu z nami i do porozumienia. To znaczy chodzi o programy, właśnie tutaj nie wiem, platformy, aplikacje w zakresie nauki programowania, czy też w pozostałych tematach. No generalnie te narzędzia co do pracy zdalnej będą, oprócz narzędzi firmy Microsoft, będą też wspominane też inne narzędzia alternatywne. Jeszcze prośba o powtórzenie, czy będą na pewno certyfikaty? Tak, potwierdzenia dla trenerów, takie certyfikaty przewidujemy. Dobrze, bo już czas nam się kończy, więc i również nasze spotkanie będziemy kończyć. Ja jeszcze wkleję
kontakt mailowy do Wojciecha Kmiecika, czyli do Wojtka, który w tej chwili odpowiada na pytania, koordynator projektu My Digital Life, więc jeżeli macie jeszcze jakieś szczegółowe pytania, coś, co dzisiaj nie padło, czy prosicie o jakieś bliższe informacje, to bardzo proszę o kontakt mailowy. Jeszcze na wszelki wypadek link do strony projektu. Kosiu, jeżeli jesteś, czy mogłabyś się jeszcze pokazać i dać znać, czy jeszcze z waszej strony jakaś ważna informacja, podsumowanie, cokolwiek, z czym moglibyśmy zakończyć to spotkanie. Jestem. Chcieliśmy wam pokazać ten też kontekst całości jakby tego projektu. Ja też widzę, czytam i obserwuję te wasze wszystkie komentarze, bo to są takie bardzo już, no, to co was interesuje. Ja też jestem współautorką właśnie tych materiałów dla osób dorosłych i też będę prowadziła to szkolenie, które się 3 sierpnia jakby pojawi, więc też zapraszam serdecznie. To, że ktoś będzie na szkoleniu, to też w żaden sposób was chyba nie obliguje, że na pewno będziecie musieli przeprowadzić jakieś warsztaty, myślę, u siebie w bibliotece, ale chciałam was zapewnić, bo ja też już od dłuższego czasu współpracuję i z domami kultury, i z bibliotekami, że te scenariusze są tak zbudowane, że będziecie też mogli z nich skorzystać, bo tam jest cały pakiet takich materiałów dotyczących tego, jak jeszcze lepiej wykorzystywać media społecznościowe w mediach, w instytucjach kultury, w bibliotekach, więc myślę, że bardzo przydatne takie nawet dla was, dla waszej instytucji, ale też można wtedy zrobić jakieś warsztaty, nie wiem, ze znajomymi bibliotekami i domami kultury, więc jakby też nie chciałabym tutaj przedłużać, zapraszam serdecznie, tam też sobie wszystko to szczegółowo omówimy. A za dzisiaj dziękuję. Naszym celem też było, poza pokazaniem koncepcji projektu, pokazaniem tego, jak bardzo ważne są te umiejętności i kompetencje cyfrowe, nie tylko teraz na rynku pracy i w przyszłości. Dlatego w projekcie i mamy osoby dorosłe, ale też dzieci i młodzież. Także ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas tutaj na ten webinar. Ja też dziękuję, dziękuję ci Gosiu, dziękuję Agnieszko za prowadzenie, bardzo za uczestnikom, za udział i zapraszam do kontaktu i miejmy nadzieję, projekt będzie tak fajny, jak chcielibyśmy go zrobić, stąd prosimy o informacje zwrotne, o kontakty. Będziemy w trakcie, w ramach naszych możliwości rozwijali pomysł. Także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i zapraszam was na kolejne spotkania.